właściwie to trudno mi sobie nawet wyobrazić, że to już jest ostatnia podróż nasza w barwach lotu. Witam Was w najnowszym odcinku na wingview.net. Ponieważ jest końcówka roku, taki okres świąteczno-noworoczny, zacznę od tego, że chciałbym Wam złożyć najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Samych wysokich i bezpiecznych lotów, a przede wszystkim realizacji lotniczych marzeń i pasji. A teraz przechodzę już do tematu tego odcinka, czyli do wycofania samolotów Dash 8Q400 z floty Polskich Linii Lotniczych LOT. O Dashu opowiadałem Wam już na moim kanale. Tutaj w karcie znajdziecie link do odcinka, który był mu poświęcony. No dziś jednak jest to trochę inna opowieść, bo po dekadzie kończy się właśnie era eksploatacji tych kanadyjskich turbośmigłowców. Można powiedzieć, że ten rozdział nie był specjalnie długi. Pierwsze dostawy Daszy rozpoczęły się w roku 2012. 17 maja pierwszy taki samolot wylądował na Okęciu. Pamiętam, bo byłem wtedy pod płotem, robiłem zdjęcia. I wówczas Dasz, noszący wtedy jeszcze tymczasowe kanadyjskie znaki rejestracyjne CGMXB, tak to chyba szło, wylądował właśnie na pasie startowym Okęcia. To rozpoczęło epokę samolotów Bombardiera u polskiego przewoźnika. W maju dotarły w sumie trzy samoloty, które otrzymały znaki rejestracyjne SP, EQA, EQB i EQC. Wszystkie skonfigurowane w 78 miejsc pasażerskich. To była spora rewolucja, ponieważ Dasze zastąpiły eksploatowane dotychczas przez Eurolot samoloty ATR-72 i ATR-42. Zanim Dasze zostały wybrane, trwała taka rywalizacja. EATR proponował polskiemu przewoźnikowi samoloty w wersji 600. Ostatecznie jednak Eurolot postawił właśnie na Dasze. Jednym z argumentów za wybraniem tego konkretnego typu statku powietrznego była prędkość przelotowa, która miała umożliwić sprawniejsze realizowanie przede wszystkim połączeń międzynarodowych. Ten atut w postaci wyższej prędkości przelotowej w stosunku do ATR-ów był wówczas postrzegany przez Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT, współpracujących wtedy z Eurolotem, jako szansa na uruchomienie połączeń międzynarodowych z portów regionalnych. Taka była geneza w ogóle też wprowadzenia tych statków do floty. Ostatecznie we flocie Eurolotu znalazło się do końca listopada 2013 roku 11 statków powietrznych typu Dash 8Q400. W samym Eurolocie samoloty te nie spędziły zbyt wiele czasu. W 2015 roku w związku z likwidacją Eurolotu 10 samolotów zostało przekazanych do Polskich Linii Lotniczych LOT, a 11, który latał w barwach Eurolotu, SP EQA, a więc pierwszy, który został dostarczony do Polski, został w ramach restrukturyzacji zwrócony leasingodawcy. Ogółem LOT eksploatował nie 10, a od 2018 roku 12 samolotów Dash 8Q400. W czerwcu 2018 roku do floty dołączyły dwa statki powietrzne noszące odpowiednio znaki rejestracyjne Oscar Yankee, Yankee Bravo Yankee i Yankee Bravo Zulu. Na jedną rzecz warto jeszcze zwrócić uwagę. 6 grudnia odbył się taki specjalny rejs pożegnalny Dasza w barwach LOTu. On namalował nawet na niebie, zresztą pokażę Wam tutaj zrzut z flight radaru, taki napis LOT. No i symbolicznie przewoźnik zakończył eksploatację. W tej chwili, jak przygotowuję ten materiał, aktywne w siatce LOTu są już chyba w tej chwili tylko 3 samoloty. Natomiast faktycznie samoloty pozostaną w służbie do końca 2022 roku. Oto więc po latach, kiedy w locie funkcjonowały samoloty śmigłowe, a więc AT-24, ATR-72 i mniejsze ATR-42 i wreszcie Dasze 8400, dochodzimy do momentu, że flota będzie składała się z samych odrzutowców. No i tak oto kończy się w moim przypadku historia Daszy w barwach Polskich Linii Lotniczych LOT. 49. rejs na pokładzie Dasza. Nie udało się dobić do 50. No i cóż, czekamy na kolejny rozdział. I to już wszystko na dziś. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Zachęcam Was także do subskrybowania mojego kanału, tak abyście wiedzieli, że pojawiło się tutaj coś nowego. Do zobaczenia na wingview.net.